zdrowia, no szczególnie dla mnie, okazuje się, że mam zapalenie oskrzeli. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie czułem się tak za dobrze. Brałem jakieś lekarstwa, brałem jakieś syropy, w końcu mówię, no trzeba iść do lekarza. Zadzwoniłem koło południa, powiedzieli, że z lekarką, którą mam normalnie, mogę się spotkać za parę dni. Mówię, no to nie z jakąś inną lekarką, no to oni mówią, niech pan przyjdzie za 3 godziny. Przyszedłem za 3 godziny, mówią, kaszle pan? No kaszle. No to dali mi maskę, ja mówię, no kaszle, ale w nocy, tak? Nie chodzę i nie kaszle, jak tam zakaszle, to zakaszle w łokieć. On mówi, no dobra, no to nie ma co tego. Wzięli, zbadali. Lekarka zbadała, popatrzyła, posprawdzała, popukała. Mówi, no zapalenie oskrzeli. Przesłała informację do apteki. Wziąłem antybiotyki, wziąłem taki inhalator. No jest trochę lepiej, tak? W końcu pracodawca to płaci 16 tysięcy rocznie. Ja płacę 4-5 tysięcy rocznie za takie ubezpieczenie, czyli to wychodzi $10 na godzinę. No trzeba jeszcze taki copay, czyli jak się przychodzi na wizytę, to trzeba tam zapłacić $20-30 od wizyty. Lekarstwa tam po parę dolarów są. Trzeba korzystać, tak? Także dojdę do siebie. Obłożnie chory chyba nie jestem. No może będziecie się dziwili, że nie leżę w łóżku, nie piję jakichś tam innych rzeczy. No, tak jest, jak jest. Także zdrowia. Zdrowia dla mnie. O czym chcę mówić? No chcę mówić o tej polskiej miedzi, no bo tam Sośnierz wychodził i tam tłumaczył, że te przepisy, nie przepisy, tam wszyscy przychodzą, jest ta miedź, nie ma tej miedzi, ile tej miedzi jest. No ale Sośnierz tłumaczył, że 20% jak dadzą, a sobie wezmą 80%, no to nie jest tak źle. No to jest kretyństwo, następne kretyństwo. Wygląda na to, że ten bandytyzm pomagdalenkowy, ta ustawka kanciastego stołu w pijanej Magdalence ciągle jest. Ja pamiętam 20-30 lat temu, no w każdym bądź razie przed ArtB, przed całym tym oscylatorem ArtB, kiedy Gąsiorowski i Baksik ukradli tam 500 milionów, no to chyba było ze 100 milionów dolarów. No a ja wcześniej, zanim to się stało, to ja czytałem książkę taką, autor jest, on się nazywa Lawrence Sanders, czyli Piasecki, no popularne nazwisko, tak, Piasecki teraz na prezydenta, no i on pisał tam najróżniejsze te książki, to takie kryminałki, Lawrence Sanders Capers, McNally, Caper, no to wszystko takie są oszustwa finansowe, no i on tam opisuje, jest detektyw, taki detektyw arystokrata, on z nudów srał pieniędzmi, dziadkowie i rodzice zostawili mu pieniądze, no i on nie miał co robić, on się wziął za taki prywatnego policjanta, detektywa można powiedzieć, tak? No i właśnie w jednej z tych książek był ten opis tych depozytów, że była tam też oszustwo, to było to, że grupa wpłacała te czeki, za moment wypłacała, przesuwała, przerzucała i ciągle te głupie banki po prostu patrzyły, że ten czek tam był, nie zwracali uwagi, że był 15 sekund, patrzyli tylko, że był jeden dzień, no i ten jeden dzień tam się naliczał ileś tam 0,0%, no i to wszystko się akumulowało, no i jak oni wpłacali te miliony czy coś, no to się wszystko akumulowało. Oczywiście w Ameryce to było fikcja literacka, no bo takie numery pomimo, że te przepisy są takie, że kasa się nie pojawia, zanim nie ma przelewu, tak, także nie można naliczać pieniędzy z czegoś, czego nie ma. No w Polsce z jakiegoś powodu zwroty VAT-u można dostawać bez wpłacania VAT-u, także to jest tak samo jakieś coś nielogicznego kompletnie, no bo może być zwrot z czegoś, jeżeli się faktycznie wpłaciło, jeżeli nie ma systemu na to, no to ten idiotyzm. No i ta książka, taki brukowiec, można powiedzieć,
kryminałek. Facet tam zmarł z 15-20 lat temu, był dziennikarzem w Nowym Jorku, pomagał tu i tam, no i zaczął sobie pisać takie kryminałki pod swoimi pseudonimami, pod swoim nazwiskiem i tak dalej. No ale chodziło o to, że jak usłyszałem o tej Art B. Baksika, tej rewelacji, jak oni wyrolowali bankowców byłych PRL-u, no to po prostu to ja się śmiałem, mówię, no przecież to jest zbazowane na 50-centowej książeczce brukowej, takim, nie wiem jak to się nazywa, no ale w każdym razie takie badziewie, tak? No i teraz jest te 20%, 80% za tą miedź. Te wszystkie złoża, które są pod ziemią, proponują, no weźmiemy 20%, no to jest lepiej niż 0%, tam to wszystko gnije, to będziemy mieć 20% zamiast więcej. No ale to jest to samo dziadostwo i to samo złodziejstwo, jak fabryka kabli w Ożarowie, jak zmienili fabrykę Ożarów, no to jest pod Warszawą, tam z 20-30 kilometrów, tam była wielka fabryka kabli energetycznych, no tam oni właśnie robią kable z miedzi, to takie potężne kable, tam tony wchodzą, no i sprzedali to Francuzom za parę milionów dolarów, no tyle tylko, że sprzedali za parę milionów dolarów, okazało się, że w magazynach jest dokładnie tyle, za ile sprzedali tą fabrykę, także Francuzi sprzedali cały magazyn, wcześniej zanim kupili, powiedzieli, wszyscy będą pracować, będziemy produkować, no to odebrali swoje pieniądze sprzedając kable, które były, maszyny wywieźli do Francji, albo zużyli, albo je zezłomowali, później te fabryki poburzyli, zostało im kilka czy kilkanaście hektarów ziemi w takiej uprzemysłowionej miejscu. No i teraz jak tam się jedzie czy przyjeżdża, no to tam są jakieś blokowiska, jakieś sklepy, jakieś najróżniejsze rzeczy. No tak biznes robić, no to każdy potrafi, tak? No tyle tylko dlaczego czerwone świnie to sprzedają. No i teraz jest ta kwestia, dlaczego czerwone świnie to umieć w ten sposób 20-80% robią. I co mnie zastanowiło, z 20 parę lat temu, no może z 18, chyba w 2003 roku, kiedy był SARS, pierwsza ta fala tej grypy ptasiej atakowało, miałem przyjemność spędzić trochę czasu w Singapurze. No Singapur normalnie jest dużo ludzi, ale w tym czasie były pustki. Było to tak, że nawet jak się lądowało, to kamery były takie termiczne i patrzyły na ludzi, czy mają temperaturę. No ale to jedna sprawa. Ale druga sprawa to była śmieszna, no bo oni mają tam Singaporean Times, jakaś taka duża gazeta była. No i w tej wielkiej gazecie tam wyzywały się dwie firmy, dwa ministerstwa, można powiedzieć. O co to chodziło? No chodziło o to, że Malezja i Singapur w 1973 czy w 63 roku umówili się z Singapurczykami, mówią tak, Singapur powiedział, my potrzebujemy bardzo dużo wody, tak? Potrzebujemy bardzo dużo wody, no to tej wody my nie za bardzo mamy, no bo to Singapur, no to jest taka wyspa w zasadzie i ona jest średnicy, no można powiedzieć, nie wiem, ze 30-40 kilometrów, no ale to jest wyspa i jest taka cieśnina, można powiedzieć, do Malezji, ale stoi osobno, tak, że Malezja jest z tej strony. Singapur był kupiony przez Anglików, Hongkong był wypożyczony od Chińczyków na 99 lat, a Singapur był kupiony za parę walizek złota z Kuala Lumpur. No ale to tam w Kuala Lumpur, no to Anglicy pojechali do Kuala Lumpur i mówią, tu są cztery walizki złota, my chcemy tamtą wyspę. Tam ci się popukali w głowę, mówią, no to wariaci płacą tyle walizek, na jaką cholerę nam te moczary. No i dlatego ten Singapur się zrobił, jaki się zrobił. Później Anglicy handlem zrobili tą kolonię bardzo wyjątkowo, to był sukces, no tyle tylko, że w czasie II wojny to Niemcy napadli, powiedzmy, na Polskę, Ruscy napadli na Polskę, a Japończycy napadali na Chińczyków, na Manchurię,
napadali na Anglików, gdzie się tam dało, do Indochin wchodzili, czyli tych Wietnamu dzisiejszego, tych Kambodży i tak dalej. No ale zaatakowali Singapur. Jak zaatakowali Singapur? No w zasadzie wzięli rowery i pojechali tam od północy do Malezji i sobie rowerami zjechali na dół, bo wszystkie te potężne działa, tam metrowe, półmetrowe potężne działa były wystawione na ocean, no ale one chodziły tylko tak 270 stopni, do tyłu już nie sięgały, także jak Japończycy szli z tej strony, no to załatwili Anglików. No, Japończycy weszli, był taki tam fort dosyć ciekawy, okrążyli tych Anglików, Anglicy posiedzieli 7 czy 8 dni, no i wody im zabrakło, no i się poddali, no i przekazali to. W czasie okupacji Japończycy mordowali bardzo tych Singapurczyków, Chińczyków, tam komuniści działali i tak dalej, i tak dalej. No ale Japończycy mówią, wy jesteście żółci, my jesteśmy żółci, walczmy przeciwko białym. No nie bardzo się tak zgadzali. No i później jak jedna bomba atomowa padła na Hiroshimę, nie pomogła, Japończycy się nie poddali. Po paru dniach padła druga, no to Japończycy się poddali. W tym czasie tam Ruscy weszli do Manchurii, mieli wchodzić w Japonii, no ale to już inna sprawa. No i tak to była ciągle kolonia, no ale te ziarno takiej nienawiści, czy do białych, owocowało i w końcu tam w latach 50-tych, 60-tych, kiedy w Afryce były te rewolucje, wszędzie się były rewolucje przeciwko tym kolonizatorom, udało się uzyskać niepodległość Singapuru. No i Anglicy się wycofali, zostawili tam miliardy w stoczniach, no i od tych stoczni w zasadzie, które Singapurczycy dostali za darmo, zrobił się cud gospodarczy, bo w pewnym momencie całe remonty światowe to chyba było 40% w Singapurze robione. No ale i chodzi o tą wodę. Anglicy się poddali bez wody, no i ta woda teraz tak bardzo ważna. No i Singapurczycy powiedzieli, słuchajcie, wodę będziecie nam dawać, tyle a tyle tych metrów sześciennych wody, tam miliony tych metrów sześciennych wody. My będziemy wam płacić powiedzmy po 2-3 centy za metr sześcienny tej wody, no i będziemy wam dawali 20% czystej wody. No to Malezyjczycy mówią, no to dobra kasa, bo popatrzyli, że tam samochód kosztuje 2000 dolarów, no to oni mówią, no to jeżeli oni nam płacą tyle, no to za tyle tych metrów sześciennych, no to jest tyle samochodów i tak dalej, i tak dalej. No i będziemy mieli 20% czystej wody. No to zbudowali taki, powiedzmy, ten most przez tą granicę i tu szło 5 razy więcej tej ciemnej wody rzecznej z Malezji, 20%. No i Singapurczycy płacili im te pieniądze. No płacili im te pieniądze, no ale płacili im tam parę tysięcy za te parę milionów metrów sześciennych w 63 roku, w 64, w 70, w 70, 80, 90, w 2000, no aż w końcu Malezyjczycy się zorientowali i mówią, co jest do jasnej cholery, przecież wy nam płacicie 5 tysięcy za te parę milionów tej wody a teraz to, co wy nam płacicie za metr sześcienny wody, no to Singapurczyk płaci za tam pół litra wody. Także te ceny po prostu były zamrożone z 63 roku. No i zaczęły się ukazywać te ogłoszenia w tym Singaporean Times czy Straits, no nie pamiętam jak to się nazywa. No i ministerstwo z Singapuru mówiło, no tak, no ale to wy musicie się pilnować tego, no bo podpisaliście, zobowiązaliście się, my płacimy uczciwie przez tyle lat. Przecież to jest niemożliwe, żebyście się wycofywali. To nie jest umowa ekonomiczna. Umowa ekonomiczna działa, powinna działać i tak dalej. A Malezyjczycy odpowiadali, ministerstwo tam środków wodnych czy coś odpowiadało, no tak, wszystko się zgadza. No ale wtedy co za kretyn podpisał umowę, że
że będziecie nam płacili ileś centów za jakąś ilość, i to nie było przywiązane do niczego. Nie było przywiązane do ceny złota, nie było przywiązane do ceny kawy, nie było przywiązane do ceny samolotu. Kompletnie nie było. No i wygląda na to, że Polska taki sam kretynizm chce zrobić. No jak powinni zrobić? No powinni zrobić dużo łatwiej. Powiedzmy, powinni powiedzieć, ok, inwestujecie tam 5 miliardów, te 5 miliardów co roku macie, powiedzmy, zwrot 10%, czyli 500 milionów jest powiedzmy zwrotu corocznie, no i powiedzmy po 5-6 latach, no to wszystko to się, powiedzmy, podwaja, tak? No i po tych 6 latach pieniądze po prostu im idą ze zwrotem inwestycji 10, 12 czy 15%. No i to jest normalna jakaś taka inwestycja finansowa. To wszystko, proporcje powinny być powiązane, no i uczciwie, no bo faktycznie nie ma kapitału, ale jest surowiec. No ale oddawać, powiedzieć, że ten, co ma surowiec, dostanie 20%, no to chyba w Afryce dostawali więcej. Tak szczerze powiedzieć, no to Afrykańczycy chyba dostawali więcej i byli źli. W Wenezueli chyba więcej dostawali, zanim Chavez przyszedł i ich Amerykanów na twarz wyrzucił. No ale 20% dostawać, no to jest w ogóle bez sensu. Dlatego myślę, że banda polityków, banda ekonomistów, banda, no, kretynów. No i jeszcze najśmieszniejsze, jak ta woda jest w Singapurze droga, to było tak, że też w jakiś czas temu okazało się, że jakaś babka singapurka, ona wykombinowała, że importowała z Ameryki odwilżacze. Odwilżacze w sklepie można kupić tam za 30-40 dolarów, no i jak ona była w Ameryce u znajomych, no to znajomi mieli ten odwilżacz gdzieś tam na stole. No niestety, przepraszam. Struny głosowe się jednak nadwyrężają. No i mieli na stole, no i ona była taka zafascynowana, że w tym domu bierze się tam te 5 litrów czy 10 litrów z tego pojemnika, idzie się i wylewa się do umywalki czy tam do ubikacji te 7 czy 8 litrów wody. No i ona tak się podnieciła, że zrobiła biznes właśnie importując te odwilżacze z Ameryki do Singapuru, no bo okazało się, że ludzie, podłączając to do prądu, produkując wodę z odwilżacza, to ilość ta wody, którą oni sobie tam wyprodukowali sami, była, prąd był tańszy niż licznik z wody. No także to były takie jakieś dziwne proporcje. No ale najdziwniejsze te proporcje jednak jest za to mieć. To banda debili, no i jakichś ćwoków ekonomicznych. No, zdrowia tym razem dla was. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można zrobić subskrypcję. Dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego filmiku. No, bez reklam. Reklamy się nie pojawią przez jakiś czas.